Tak więc słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj jest ze mną... Kurwa! Dzisiaj jest ze mną Sara. Siemano, witam serdecznie, Piotr Przywarski z turbo gorącego San Juan, Puerto Rico. Niestety pora się żegnać i lecimy dalej w trasę. Na zewnątrz jest jakieś 30 parę stopni, ale za chwilę tak ciepło nie będzie. Po raz pierwszy będę leciał z linią Frontier Airlines. O godzinie 2 w nocy mam lot, więc dość późno. No i oczywiście nie mam bagażu. Nawet takiego, wiecie, podręcznego mojego. Chciałem wam pokazać mniej więcej, jak wygląda mój plecak, który jest zapakowany. Według nich mogę mieć tylko i wyłącznie taki, który mieści się pod siedzeniem, tak jak w Ryanairze u nas. Tylko taki, niestety zobaczcie na to. Próbowałem te cokolwiek zdziałać. Jako tako. Zobaczcie. Jako tako połowa wchodzi, niestety druga część niekoniecznie. Tak więc miejmy nadzieję, że mnie nie będą naliczać, no ale trzymajcie kciuki. Gdyby to nie był taki, wiecie, pancerny stelaż, no to by weszło. Mój lot jest w godzinie 1:55. Zatem, że nie mam tego bagażu i to jest teoretycznie lot jako domestic, postaram się bezpośrednio przejść przez kontrolę i od razu iść w stronę bramek. No i udało się, trzeba było buty ściągać i w ogóle zapomniałem, słuchajcie, wodę wyciągnąć. Przyszedłem, ogólnie już widzę, że nie ma nic do jedzenia, a jestem głodny. Zastanawiałem się, mówię, kurczę, no niemożliwe, żeby nic nie było na lotnisku do jedzenia. A tu, jak widać, wszyściutko pozamykane. Uff. No to jest takie moje podejście. A, kupię sobie chipsy na lotnisku. No na pewno. Ładuję właśnie cały sprzęt i tutaj nie czaję pewnej kwestii, bo na moim laptopie internet działa z tego samego Wi-Fi, który nie działa na moim telefonie. Muszę mieć na kolejną wyprawę, bo jutro będę do południa raczej śmigał cały dzień na nogach, tak więc ładuję baterię. Zmontowałem właśnie film, który mogliście widzieć chyba dwa odcinki wcześniej. No i jestem turbo głodny, ale niestety no trzeba przeboleć do 9 rano, czyli jakieś 12 godzin. Dobra, zaraz lecimy, miejmy nadzieję, że nikt nie będzie sprawdzał wymiarów bagaży, bo jeśli sprawdzaliby, to byłaby awaria. Naładowałem jako tako sprzęt, film jeden się wstawił. Trzeba było kupić, jednak internet nie działał, tak jak myślałem. Tam jakieś tylko pokazywała się strona startowa Google'a. Dobra, to mój lot. Widzimy się na... w środku. Dobra, słuchajcie, nikt nic nie sprawdził, tak więc... drugi lot. Zgasło światło, gdzie przeszło bez bagażu, tak więc piękna sprawa. 4 godziny chyba locik i widzimy się już na, jak wyląduję, bo jestem zmęczony i mam nadzieję, że też chwilę się zdrzemy. Widzimy się. Nara. Wylądowaliśmy. Nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem tak zimny lot. Turbo wiało i pomimo, że miałem 3 miejsca dla siebie, do siedzenia były na tyle niewygodne, że nie szło spać. I nic, wyleciliśmy. Na dworze jest jakieś chyba minus 2 stopnie,
Tak więc... No, zachciało mi się lecieć z Karaibów do zimnego. Powiem wam, jest... Koło zera myślę. Ja pieprzę, gdzie ja poleciałem, ty... Dobry świr jestem. Tak więc... Idę, bo mam tutaj transport, tak więc... Lecimy. No jedziemy już, moi drodzy. Jeszcze ciemno w New Jersey. No i moi drodzy, jadę już tutaj z Benkiem. Siemano. Nie widać, bo ciemno, tak więc idziemy, słuchajcie, już do Nowego Jorku z New Jersey. Drugi raz bardzo fajnie przywitany tutaj w Stanach przez Polonię, więc dziękuję bardzo i mało jedziemy, jeszcze mało widać, ale zaraz będzie jasno. Powiem wam, że chyba ja bym w Nowym Jorku nie mógł mieszkać, ale tak przyjechać raz na jakiś czas odwiedzić, zobaczyć jak to wszystko jest ogromne raz do roku. No i dojeżdżamy na Manhattan, moi drodzy. Tak więc dzisiaj będziemy najprawdopodobniej krążyli tutaj po tej dzielnicy. Nie jest tak zimno, jak myślałem. Z rańca po prostu, wiecie, zmroziło, no bo była godzina 6 rano. Tutaj miejmy nadzieję, że uda się nagrać ciekawy materiał z tej części miasta Nowy Jork. Chciałem podziękować tutaj Benkowi za pomoc w dojechaniu. Dzięki serdecznie. Niesamowicie sympatyczny gość ogólnie. I drugi raz ktoś z Polski mi pomaga tutaj w Nowym Jorku, tak więc niesamowicie, ludzie są turbo sympatyczni. I zmieniamy teraz, słuchajcie, nagle miejscówę, a dodatkowo Benek poczęstował mi jajecznicą, a patrzcie teraz, gdzie jestem. To jesteśmy w budynku, który przynależy do jednego z kościołów tutaj na Manhattanie. I to jest, tak jak chciałem powiedzieć, zaplecze jakby. Zostałem zaproszony, żeby sobie wypić yerba mate na dachu. Na dachu, słuchajcie, kościoła tutaj na Manhattanie. No niesamowite, kompletnie się nie spodziewałem tego. Zobaczcie, jak to wygląda. Ale jest klimacik. Yerba mate. Woda gazowana w puszce. Jesteśmy na dachu kościoła. Ale powiem wam, zaczyna się ten Nowy Jork niesamowicie. Temperaturowo jest tak, no... Nie najcieplej, ale też nie najzimniej. Myślałem, że będzie zimniej, po prostu mnie tak, wiecie, bardzo w tym samolocie wytrzepało. Było bardzo, bardzo zimno. To był chyba jeden z najzimniejszych lotów, jakie miałem. Cały czas się rozbudzałem. Zobaczcie. Na dachu kościoła. Ja tam mam przygody, co? Tak więc fajnie, dzisiaj pozwiedzamy trochę Manhattan. Postaram się pokazać wam tyle, ile wlezie. Nie wiem, ile się uda. Ale... Do dzieła. Jesteśmy właśnie na dzielnicy, która nazywa się Lower East Side, tutaj na Manhattanie. To jest taka część, można powiedzieć, żydowska. Pokażę wam synagogi tutaj właśnie w tej części Manhattanu. Tutaj zobaczcie, macie Young Israel synagoga na Manhattanie. Dopiero wczoraj przyjechałem z Karaibów. Jesteśmy w knajpie dominikańskiej. Będziemy jedli dominikańskie śniadanie. Zobaczcie, jajko. Tutaj jest zmiksowane. Kawka nie dla mnie. Salami. Cebulka. Serek. Smacznego. Dzisiaj mały spacer po
tutaj w Manhattanie, zobaczcie, jaka fura Chevrolet. Kurczę, naprawdę ładnie wygląda, pomimo że w takim stanie średnim. Ale nie ukrywam, że taki bym sobie pojeździł troszkę. Kontrasty są naprawdę spore. Tutaj zobaczcie, macie widoczek na World Trade Center. Oczywiście wiadomo, że to jest wieża, która nazywa się Freedom Tower i która teraz stoi tam, gdzie stały wcześniej dwie wieże, tak więc widoczek tutaj jest naprawdę piękny na Manhattanie. Niestety bardzo dużo takich obrazków tutaj na Manhattanie, śmieci, wiadomo, że w niektórych miejscach jest lepiej, w niektórych jest gorzej. Tutaj zobaczcie, na dobrą sprawę, na przykład kościoła już jest dość późno i do tej pory nie posprzątane, więc wątpię, że to ktokolwiek dzisiaj sprzątnie. Jeden but. Tutaj ten kościół opisany, w którym roku powstał, i dzisiaj mogliście widzieć właśnie ujęcia z dachu tego miejsca. I tu jeszcze raz tak to wygląda, ten widoczek, który przed chwilą widzieliście. No i idziemy zwiedzać dalej. No, aż mi się, moi drodzy, Kapstadt przypomniał, widząc gości z kocami na głowie, bezdomnych, tam w Nowym Jorku. Moi drodzy, autofokus widzę działa, ja się chyba zakocham tutaj, w tym Nowym Jorku, albo w tych dziewczynach, w tym Nowym Jorku. Nie miałem zielonego pojęcia, ale właśnie przychodzimy koło jednej z najbardziej, w sumie najbardziej znanej na świecie knajpy, która nazywa się Katz Delikatesen, i tutaj podają pastrami, kolejka podobno zawsze, i z tego, co się dowiedziałem, jedli tutaj wszyscy najsłynniejsi ludzie na świecie. Już wam pokazuję. Niestety tutaj nie ma żadnych wywieszonych informacji, kto tutaj się stołował, ale podobno, tak jak wyczytałem, jedli tutaj wszyscy. Niestety kolejki są dość spore, a my idziemy dalej, bo dzisiaj jest ważne spotkanie. Nie będziemy mówić na głos, co to jest za samochód, tak zwane wąsy, bo mój pracodawca YouTube niekoniecznie lubi wspominanie czegokolwiek na temat rzeczy w kolorze zielonym. W Nowym Jorku jestem po raz drugi. Drugi raz w porze zimnej. Teraz aktualnie jest grudzień pierwszy w sumie. Jest 9 stopni. Nie ma tragedii w nocy. Pokazywało mi, że koło minus 1 odczuwalne, w zależności jak wieje wiatr. A wcześniej byłem, słuchajcie, chyba w marcu albo końcówka lutego. To powiem wam, było turbo zimno właśnie, bo mega wiało, ale do przeżycia. Kiedyś może jeszcze uda się przyjechać na wiosnę albo w lato. Zawsze te budynki z tymi drabinkami kojarzyły mi się z tych wszystkich filmów w Nowym Jorku, gdzie ludzie musieli uciekać, bo ktoś ich gonił. Zobaczcie, tutaj jest taka aplikacja, nazywa się Citizen, i tutaj informuje was, co się dzieje w Nowym Jorku, w waszej okolicy. I teraz na przykład zobaczcie. A. Wszystko jest... A, nagrane dokładnie, co się dzieje. Hit and run collision, słuchajcie, ktoś puknął i uciekł na przykład. A tutaj macie, zobaczcie, bójkę ludzi. Zobaczcie, tutaj ten gaz się ulatnia. Gościu zaatakował gościa z młotkiem. Gdzie to było? A tutaj, słuchajcie, zobaczcie. Nieźle, co? Taka ciekawostka, jesteśmy na ulicy, która, zobaczcie, nazywa się teoretycznie Houston, tak jak miasto w stanie Texas, ale podobno tutaj czyta się Houston, i to jest taka właśnie ciekawostka, że ludzie, którzy nie są z Nowego Jorku, przyjeżdżają, często mówią, że są na ulicy Houston, ale tą ulicę czyta się Houston.
No nie wiedziałem. No i moi drodzy, przyszliśmy po taką kolejną sławną restaurację i czekamy na gościa specjalnego. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj jest ze mną... Kurwa! Dzisiaj jest ze mną Sara, którą poznałem w zeszłym roku w Kolumbii i dzisiaj będziemy Kolumbia! Troszkę zwiedzali tutaj Manhattan, ponieważ mamy chwilę razem. Tak jak mówię, bardzo sympatyczna dziewczyna. From Colombia to New York! I idziemy sobie troszkę dzisiaj na luzie pozwiedzać. Idziemy właśnie w stronę części Manhattanu, która nazywa się Soho, czyli South of Houston. I to jest taka podobno bardziej ekskluzywna część Manhattanu, odzieżowa, gdzie jest dość sporo dużych sklepów typu Louis Vuitton, Prada. No i Sara chciała się przejść, tak więc idziemy. Dodatkowo, co jest tutaj ciekawe w Nowym Jorku, co chwilę praktycznie macie przeróżne dzielnice. Najpierw mijaliśmy na początku dzielnicę żydowską. Te kanapki, które widzieliście, te pastrami, również są knajpką żydowską. I teraz słuchajcie, zaraz będzie dzielnica włoska oraz chińska. A tu co tu jest takiego narysowanego? Tutaj po lewej stronie jest budynek, który nazywa się Bauer Mission. Tutaj rozdają jedzenie ludziom biednym oraz bezdomnym. I zobaczcie, to jeszcze jest sklep Supreme wytagowany na rogu w drodze do Soho. Od czasu wariata panującego na świecie te otwierali takie ogródki, to już widziałem w zeszłym roku, bo nie można było jeść w środku, więc pogarniali takie opcje na zewnątrz. Tak jakaś niby popularna różowa restauracja. Nie wiem, dlaczego jest popularna. Podobno, bo jest różowa. Tyle się dowiedziałem. Dochodzimy do Chinatown, tu leci chińska muzyczka. Tak więc szybko się przenieśliśmy, można powiedzieć, z Nowego Jorku do Chin. Tutaj pan naprawia buty, wszystkie napisy w języku chińskim i ilość ludzi z tego regionu również spora. No bez kitu, moi drodzy, szybko jesteśmy w Azji. Zobaczcie, tutaj nawet nie ma nigdzie szyldów w języku angielskim. Bardzo dużo jest w języku chińskim, tak więc tutaj nawet nie musicie znać angielskiego, jak tu przyjeżdżacie. Jak znacie chiński, to jest w porządku. I zobaczcie, to tylko wygląda, jakbyście gdzieś byli bez kitu w którymkolwiek kraju azjatyckim, tak powystawiane wszystko. Naprawdę ciekawy kontrast tutaj w Nowym Jorku.
gościu próbuje Chińczykom wcisnąć kodry z tych polskich prezentacji garków i kołder. Biznesmen. Jak sprzeda kołdry Chińczykom, no to jest mistrzem świata. Gość jest mistrzem. Gość jest mistrzem. Powiem wam, słuchajcie, takie show jest 100 tysięcy razy lepsze jak wyznanie tych popularnych rzeczy. Ci ludzie nie mówią nic po angielsku, a ten gościu też tam krzyczy niby po chińsku. Tutaj ludzie chodzą, śmieją się, nie wiedzą co jest grane w ogóle, więc są dobre jajca. Powiem wam, trafiliśmy na dobry show. A tutaj macie wejście na Manhattan Bridge, moi drodzy. Kolejne jakieś sławne miejsce z jedzeniem, zobaczcie ile to jest ludzi czekających. Ale raczej nie mam zamiaru czekać w takiej długiej kolejce. A tu się gościu położył i ma wyłożone jajca. Powiem wam, że tutaj nawet kamery nie chowam na dobrą sprawę, bo cały czas mam w łapy i co chwilę coś się dzieje. Albo jakieś ciekawe opcje na przebitkę, albo tutaj ktoś drze mordę, albo tutaj idą ludzie i czołgają się na ulicy, albo tutaj jakiś market chiński. Powiem wam, że fajnie. Wydaje mi się, że jak pojedziecie do Nowego Jorku, jak jeszcze nie byliście, to mnóstwo intensywnego zwiedzania, a przede wszystkim kontrastów. To zdecydowanie. Trzeba wziąć poprawkę, że jesteśmy tylko i wyłącznie póki co na Manhattanie. No i z racji, że Stany Zjednoczone to turbo mieszanka kulturowa, można powiedzieć, że każda nacja tutaj ma jakiś swój wkład. Idziemy na jedzenie do Chińczyka. Rano śniadanie w knajpie dominikańskiej, obiad u Chińczyka, a kolacja? Zobaczymy. Zobaczcie, pierogi, słuchajcie. Pierogi i jeszcze, słuchajcie, makaroni tutaj w chińskim knajpie. Dzieliśmy jego w tej... No i takie... Zdróweczko, mordzia. Dodatkowo wszystko w tym Nowym Jorku jest takie inne jak u nas. Nie mamy takich autobusów, więc wydaje mi się, że to każdego z nas w jakiś sposób ciekawi, pomimo że to jest nic innego jak zwykły samochód dowożący dzieciaków do szkoły. No ale nie mamy. Tak więc jest co innego. To co wam mówiłem, to jest koniec części chińskiej i to od razu jest Welcome to Little Italy. Czyli od razu jesteśmy na włoskiej. Benvenuti in Italia! No nie ukrywam, że ten kontrast jest mocny. I widzę tutaj od razu na części włoskiej wszystko można kupić. Od koszulek po bluzki, posłuchajcie. 3 dolary koszuleczki, tak więc Nowy Jork wcale nie musi być chyba drogi, chociaż nie wygląda, żeby było pierwszej świeżości. Zobaczcie, jakie są zwariowane napisy na tych wszystkich t-shirtach. Ty chyba kolorów nie znasz, co? Patrzcie, jaki świr. Ale świr, patrzcie na to. Moi drodzy, no i docieramy na długo wyczekiwane Soho. To jest to, co wam mówiłem, że dość dużo bardzo drogich sklepów. Tak jak na przykład tutaj był Rolex, zgubiłem flagę w tym miejscu, tam dalej, a chyba Louis Vuitton gdzieś podobno powinien się znajdować i niby same drogie sklepy, ale powiem wam, jak była kocham,
że nie znam w ogóle nazw tych sklepów. Spodziewałem się, że tam będą jakieś takie, mówię, bardziej znane, które kiedykolwiek widziałem. Są tu jakieś, ale... O tą znam, na snowboard i Patagonie. A reszta? Niekoniecznie. No i dobra, doszliśmy do sekcji sklepów, które gdzieś tam poniekąd znam. Dior, Versace, Louis Vuitton. Louis Vuitton! Jak to mawiał Bonus BGC. Kręcimy się od jakichś 3 godzin. Próbujemy dojść do łuku, który tutaj Sara chciała zobaczyć, który wygląda jak ten w Paryżu. Ale co chwilę się kręcimy i co chwilę znajdujemy coś innego na każdej ulicy. Tak więc Nowy Jork jest bardzo interesujący, bo tak jak mówiłem wcześniej, za każdym razem, jeżeli pójdziecie na dowolną ulicę, to jest się w stanie znaleźć dla siebie coś, czego raczej u nas nie zobaczycie. Więc wszystko jest, można powiedzieć, nowe. Powiem wam, że już się zakochałem tutaj dzisiaj chyba za 300 razy. Miks tych kobiet tutaj jest naprawdę niebywały. I powiem wam, że już trochę tych kroków narobiliśmy. Patrzyłem na aplikację, że jakieś około 14 tysięcy kroków, biorąc pod uwagę, że jeszcze dzisiaj nie spałem, bo jakieś może zrzędowałem się 1,5 godziny tylko i wyłącznie w samolocie. No i docieramy, słuchajcie, do miejsca. Are you happy? Bienvenue à Paris! Yeah. It's actually Fifth Avenue. Yeah. Słuchajcie, tak więc, moi drodzy, dzisiaj... Hey, this one. Right there, starts Fifth Avenue. Tak więc, moi drodzy, dzisiaj dzielnica chińska, dzielnica włoska, wiewiórki i Paryż. Not for a dog that young. Ty, Pałac Kultury i Nauki. To jest, słuchajcie, ten vibe. Ludzie się rozłożyli z muzyczką i sobie grają na instrumentach. Ale kozacko. Tutaj dobrzy ludzie są, co? Zobaczcie. Dawaj, dawaj, dawaj. Trafiliśmy chyba na jakąś reklamę jeszcze. Jak nagrywają. No powiem wam, że tu klimacik jest w ogóle najlepszy. Jakoś tak mi się skojarzyło trochę z Berlinem dzisiaj. Słuchajcie, amerykański sen tak zwany. Amerykański sen. A tutaj siedzi gościu sobie na rogu i pisze wiersze. No. Pomału właśnie kończymy dzisiejsze zwiedzanie Manhattanu. Zaraz się żegnamy tutaj z mordeczkami i będziemy jechać w swoją stronę. Dobra, ziomek będzie grał w ten. Ziomek będzie grał w szachy. Nasz ziomuś podobno gra w szachy, tak więc... Dobra, włącz stopę. Stopę. Zobaczymy zaraz, jak zacznie.
I prefer to not. Fakiet. Tak, teraz zacznę ten. 3:34. Agra dalej leci. To już na razie nasz koleżko nie ma ruchu, więc... No i zabrał mu konie, już tu jest. No i koniec. Jeszcze no... Halo. Oj. Dritto. Horizonta. A nie, ej, ty, a 3 baksy. Non so come si gioca. Aha. O, nie chcę moich pieniędzy. No, trzeba. Mamy tego. Okej, one. O, nie, bo czekaj, bo są wygniecione, wiesz, Stasiu. No, musisz tak szybciej trochę. Okej. Zaraz wam pokażę ciekawostkę odnośnie tutaj metra w Nowym Jorku. A dokładnie tutaj z tym znakiem na górze, tylko poczekamy aż podjedzie pociąg i jak wyjedziemy, to wam wyjaśnię. Patrz, patrz, patrz. No dawaj, dawaj, jeszcze. A czemu tam? O, widzisz? Tutaj w tym wagonie jest taki pan, który za każdym razem jak metro dojeżdża do odpowiedniego momentu, musi palcem pokazać tutaj właśnie ten znak i to jest taka informacja dla konduktora, że stoi w dobrym miejscu i może otwierać drzwi. Moi drodzy, powrót na dzielnicę, żeby odebrać plecak. Jeszcze chciałbym jeszcze coś przekąsić. Zrobiło się ciemno, chciałem powiedzieć, z automatu ciepło. Nie za to nie, zrobiło się chłodniej. Ale jeszcze dzisiaj dzień długi w tym Nowym Jorku, bo od 5 rano. No i kolacja w restauracji znowu dominikańskiej. Carne guisada, frijoles. I tutaj są żeberka. Kosztuje za lord. Drugi dzień, bo od 5 rano na nogach. Niestety wczoraj przyjechałem do chaty i padłem. Również długi odcinek. Wydawało mi się, że uda mi się zrobić z tego 2 odcinki, ale nie chciałem tego dzielić na kilkunastominutowe, więc stwierdziłem, że jeden dłuższy będzie ok. Pierwszy dzień w Nowym Jorku. Wydaje mi się, że bardzo spoko, intensywnie, dużo zwiedzania. Dużo fajnych, wydaje mi się, ciekawych rzeczy, które mnie interesowały. Miejmy nadzieję, że was również. Ja uciekam kręcić kolejne filmy. Do zobaczenia. W kolejnym odcinku. Siemano.